Dlaczego twoje przychody są powiązane z trafnością? W jaki sposób działa słynny algorytm Allegro? Cześć. Nazywam się Oskar Hertman i najlepsze strategie sprzedaży na Allegro tłumaczę w prosty sposób. Partnerem odcinka jest Pirkspark. W tym odcinku chciałbym opowiedzieć wam o tym, czym jest trafność, jak ona działa oraz jak ją wykorzystać do osiągania swoich celów biznesowych. Zacznijmy od tego, czym jest trafność według Allegro. Trafność to domyślne sortowanie list z ofertami. W sortowaniu po trafności, Allegro stara się dopasować kolejność ofert na liście do tego, czego szuka kupujący. Oznacza to, że Allegro, wyświetlając listę ofert, analizuje zapytanie kupującego oraz tytuł Twojej oferty. Chcąc wyświetlić najlepiej dopasowane oferty, algorytm dodatkowo analizuje, jak inni użytkownicy zachowują się na ofertach co przeglądają, co klikają i co kupują. A jaka jest moja definicja trafności po przerobieniu ponad 600 kont Allegro? Trafność to motor napędowy konta, bez którego nie osiągniecie żadnego sukcesu na Allegro. Trafność jest bardzo mocno skorelowana z przychodem waszego konta, co oznacza, że im mniejsza trafność, tym mniejsze przychody osiągacie. Trafność konta. Przede wszystkim musimy rozdzielić sobie trafność na trafność konta, i trafność oferty. Trafność konta kiedyś była ukrywana przez Allegro, ale dziś mamy do tego dedykowaną zakładkę jakość mojej sprzedaży. Znajdziecie tam punktację w przedziale od 0 do 1000. Uwaga, w przyszłym roku punktacja będzie w przedziale od 0 do 500. Punktacja ta przekłada się na pozycję wszystkich waszych ofert trafności. Dlatego często nazywam to silnikiem napędowym na Allegro. Już tłumaczę na przykładzie. Załóżmy. Że na swoim koncie posiadacie 5000 ofert. Wszystkie z tych ofert zajmują pozycje na pierwszych stronach swoich kategorii, a wasz wynik jakości wynosi 800. Nagle dostajecie dwa negatywy. Wasz wynik jakości sprzedaży spada do 500. W tym momencie wszystkie 5000 ofert traci swoją pozycję w trafności i spada na trzecią lub czwartą stronę. Wiadomo, co wtedy dzieje się z waszym przychodem. Zatem, im większy wynik jakości tym większe pozycje wszystkich waszych ofert. Trafność ofert. Gdy wszystko z waszym silnikiem napędowym jest ok, powinniście zadbać teraz o dobre paliwo, czyli trafność każdej oferty. Allegro liczy ją dla każdej oferty osobno. To tutaj pojawia się walka o to, czy oferty są na pierwszej czy drugiej stronie swojej kategorii. Wszystko będzie zależeć od tego, ile osób wchodzi na ofertę, co te osoby klikają oraz ile z nich kupuje. Bardzo ważna też jest dostawa na tej ofercie. Cena, opinie, tytuł czy parametry. Nie ma co ukrywać, że w większości przypadków to ruch oraz ilość zakupów przekłada się na wyższe pozycje. Zatem jak zwiększyć trafność? Przedam wam kilka sposobów. Pierwszy z nich. Zainwestujcie w ofertę. Obniżcie cenę, poczekajcie aż oferta wskoczy na pierwszą stronę i ustawcie cenę was zadowalającą. Wielu sprzedawców to tak właśnie rozkręca swoje oferty. Sposób drugi. Często w Pirks Park ustawiamy kampanie Allegro Ads, które mają podtrzymywać lub zdobywać pozycje w trafności. Wtedy nie patrzymy na zwrot inwestycji, tylko ilość wizyt i zakupów na ofercie. Oczywiście wszystko z głową. Jeśli coś nie działa i nie jest rentowne, to trzeba to wyłączyć. Sposób trzeci to zmiana tytułu. Często nasi klienci tworzą tytuły bez wcześniejszej analizy. Reset ofert i zmiana tytułu często przynosi dobre skutki. Warto sprawdzić ilość wyszukiwań dla każdej frazy i zacząć od tych najbardziej popularnych. Sposób czwarty to jakość oferty. Często zmiana tekstu, dodanie zdjęć produktowych pozytywnie wpływa na współczynnik konwersji, co przekłada się na większą trafność. Czego możesz nie wiedzieć o trafności? Trafność konta przekłada się na pierwszeństwo w Allegro Ads. Gdy dostaniesz kilka negatywów, Allegro może przestać wyświetlać Twoje oferty. Przy wcześniej ustawionym koszcie za kliknięcie, przez co oczywiście Twój ruch spadnie. Kolejną ciekawą informacją jest to, że trafność oferty jest analizowana przez Allegro w różnych interwałach czasowych, w niektórych kategoriach nawet co godzinę. Oznacza to, że jeśli Twoja konkurencja sprzeda na swojej ofercie 5 razy w ciągu godziny, a ty nie sprzedasz nic, to Twoja pozycja będzie spadać.